Dobra, całkiem nam poszło tutaj. Okej, więc teraz co tutaj? Musimy przekręcić śrubkę. Aha, i teraz ogarniamy te wiatraki, żeby tutaj elektryczność była. O kurcze, pieczone. I drzwi nam się tutaj otworzyły. Nice. Nawet 3 drzwi. Okej, tu mamy pod selectem mapę, widzę. Więc teraz będziemy mogli zobaczyć następne te turbiny. W sensie te takie, wiecie, te wiatraki. Na Holefar Island. Holefar Island. Jezu, naucz się, kurde, mówić. Dobra, tędy nie przejdziemy niestety, szkoda. Więc będziemy musieli na dół zejść, tam gdzie się te bramy nam otworzyły, ponieważ prawdopodobnie w tamtych miejscach będą następne te wiatraki, które trzeba będzie zasilić. To troszeczkę mi się przypomina ten, Jack 1, gdzie trzeba było w Jacku 1 tą wioskę zasilić tym eko. Co wiecie, burmistrz chciał dzięki temu wygrać te wybory. Supply Bacon, okej, kurczę pieczone. Co tutaj mamy? Dzień dobry, witam serdecznie. Ja tutaj przyszedłem naprawić te wiatraki. O ile dobrze to powiedziałem. Kurczę, nie chcę tutaj na razie ten za bardzo przesadzać z tym TNT, więc po prostu może pójdę dalej. Tutaj na razie nie mamy żadnego z nich. W ogóle nawet nie idę w tę stronę. Kurczę pieczone, gdzie ja idę w ogóle? Przecież nie tędy droga. Gdzie ty, Michał? Co ty, kurde? Szalony ty jesteś? On czasem złapać się nie może? Przecież ja kółko wciskałem. Co jest grane? Chyba, że zasięg nie był aż taki ten. Możliwe. Możliwe, ja tutaj się nie znam. Nie znam się, nowy jestem, okej? Okay? Rzadko kiedy w Ratcheta gram, więc macie teraz okazję, żeby się nacieszyć, kurde, z nowej serii na kanale. Ale autentycznie, co jest grane? Co to ma znaczyć? Dobra, jesteśmy na miejscu zbrodni, więc teraz lećmy i znowu nie tędy idę chyba. Chyba. Dobra, wiecie co? Pójdziemy w inną stronę, my pójdziemy bardziej na dół i będziemy się kierowali w troszeczkę inną stronę, by dostać się do kolejnego tego... naszego wspaniałego wiatraczka. Tak będę na to wiatraki mówił i jeżeli ktoś ma z tym problem, no to przepraszam. Przepraszam najmocniej. Ale niestety nic na to nie poradzę. Ho, siema smuggler. Ty czasem nie występowałeś w Tools of Destruction? Coś mi się tak mniej więcej o uszy obiło, że ty chyba w Tools of Destruction byłeś. Chyba, że jesteś nowy tutaj, ale wątpię w to. Bo coś mi się kurde kojarzy. Dobra, lecimy z koksem. I jesteśmy. Czyżby tutaj... Tak, zbliżamy się do następnego, kurde, wiatraczka. Wind Turbine Gamma to było. O kurczę, tutaj musimy uważać już na ostrza. Ej, fajna mechanika tutaj jest. Że trzeba sobie tutaj tak jakby te wszystkie przeszkody... Znaczy przeszkody, te wszystkie rzeczy musimy sobie sami tutaj ustawiać. Całkiem w porządku ta mechanika. W każdym razie jest to coś nowego na pewno. Dobra, ściągnęliśmy sobie tutaj i lecimy dalej. Myk. Oczywiście tak. Jeżeli ktoś z was nie wie, no to jest kombinacja tak. R2, kwadrat oraz gałka od prawego analogu. I to jest właśnie ta kombinacja, żeby sobie to coś ustawić. Czyli dokładnie ten, żeby sobie zrzucić te właśnie platformy, czy te oto, może nie przeszkody, ale po prostu te platformy, żeby ustawić sobie drogę, tak? Dobra, kolejny wiatrak został zasilony. Okej. Energia tutaj sobie spływa na dół i jest zarąbiście, to mi się podoba. To jest bardzo dobry wynik, i, znaczy bardzo dobry wynik, to jest bardzo dobra wiadomość.
Zostały nam jeszcze trzy w takim bądź razie. W każdym bądź razie. A wy jakie ogólnie macie wspomnienia z Quest for Booty? Bo może są tutaj osoby, które ogrywały Quest for Booty, więc jestem ciekaw. Powiedzcie mi tutaj w sekcji komentarzy, jak tam wasze wspomnienia. Oj, mamy chyba znowu upgrade na Noteku, ponieważ mieliśmy niedawno 12 życia, teraz mamy już 13. Dobra, i teraz się kierujemy w kolejną stronę, tak więc musimy uważać teraz oczywiście na te ostrza, dokładnie tak. Trzeba wyczaić moment. Ajdź, nie tak. Dobra, tu wyczajony został, tu dosyć szybko się teraz porusza, więc myk. Tu wolno, więc korzystamy póki możemy. I tutaj trochę szybciej, tak więc myk. Beta. Teraz jest beta. Wcześniej była gamma, teraz beta. Nice. To kiedy alfa będzie? Okej, okay, widzę, że tutaj mamy troszeczkę trudniejszą sekwencję, ale da się ją przejść. Nie ma to tamto. Come on, Tal. There's no such thing. I'm sure it's nothing. I'll do some more digging and get back to you. No dobra, no to co? Wtedy wracamy do punktu wyjścia, czyli tam na dół w zasadzie, ponieważ musimy dalej szukać naszych, kurde, że tak powiem, wiatraków, żeby po raz kolejny je zasilić. To jest w ogóle fajna mechanika, że w momencie, kiedy zasilimy te wiatraki, no to mamy coś takiego, że jakby mamy coś ala właśnie taką teleportację, w sensie no nie coś ala, tylko mamy taką teleportację, że nie musimy jakby schodzić z tego wiatraka tylko po to, żeby iść w stronę następnego, co nie? Dobra, i teraz kierujemy się w tamtą stronę, więc lecimy schodkami do góry. Siema, siema, gościu jeden z drugim. I chyba w dobrą stronę podążamy, tak mi się przynajmniej wydaje. Okej, mamy tu katapultę. Delta. To jesteśmy teraz przy delcie. Już jestem z powrotem i możemy dalej cisnąć z tą giereczką oczywiście. Musiałem jedną rzecz sprawdzić na telefonie, czy aby na pewno to dobrze określiłem, że to są wiatraki. No i z tego co widziałem, no to zamienniki do wind to byłby wietrzny i tak dalej, więc wydaje mi się, że jest to jak najbardziej dobre określenie. Tak oczywiście mi się może wydawać. A i teraz możemy między tymi ściankami sobie tak skakać, okej, w sumie. Całkiem w porządku sprawa. Lecimy do góry, w stronę naszego, kurde, delta. Delta wiatraku. Wiatrak delta, Jezus Maria, jakie to jest dziwne. Wow!
Jakie to jest dziwne powiedzenie, nie? Żeby coś. Okej. Skok, skok, dokładnie tak. I trzeba będzie się wystrzelić teraz. Dokładnie tak. Dobry moment wyczaiłem. To nam zostanie wtedy jeszcze jeden, kurczę, pieczone. Okej. Czyli został nam już tylko ostatni. Wind Turbine Epsley. Wind Turbine Epsilon. Tak więc będziemy musieli zaraz ogarnąć temat. Tylko pytanie jak? Właśnie pytanie jak? Jak do tego doszło? Nie wiem. Ale nie w tę stronę, kurczę pieczone, nie w tę stronę. Gdzie ty, Ratchet, idziesz? W ogóle co to są za ptaki tutaj na dole tak latają sobie? To są jakieś pterodaktyle, czy co to jest? Nie no, tak mi się trochę skojarzyło z, wiecie, z czym. Dobra, więc wydaje mi się, że teraz stąd będziemy musieli się, że tak powiem, wybić. Tak więc pozwól, katapulto, że poprowadzisz mnie w inną stronę. Chyba, że... Czekajcie, a tutaj da się wskoczyć jakoś? Nie, nie ma takiej nawet opcji. Musiałbym chyba inną stroną tutaj polecieć, żeby tutaj doskoczyć. Ratchet nie ma nawet tylu sił, żeby tam doskoczyć. Dobra, więc... Geronimo! Dobrze. Więc został nam jeszcze tylko jeden. Dobra, śrubki oczywiście się nam przydadzą, bo czemu by nie? Okej. TNT sobie eksplodowało. Ta, będzie musi otworzyć tę bramę, tylko jak ją otworzyć? No trzeba się tam dostać, tylko kurczę jak? To jest doskonałe pytanie, jak mamy się tam dostać? Bo można byłoby jakoś chyba tam doskoczyć, nie wiem szczerze, musielibyśmy sprawdzić, tak więc zróbmy jeszcze raz, może spróbujmy tam doskoczyć, może faktycznie się uda. Jesteśmy z powrotem. Nie. Ratchet aż takiego skoku nie ma. No mówię, Ratchet by się nie jest w stanie się złapać. Chłopak nie jest w stanie się złapać, nie ma takiej opcji nawet. Dobra, ile mamy tutaj jeszcze ten? Cały czas mamy zapisaną naszą tom? W sumie źle na to powiedziałem, ponieważ ja na początku powiedziałem, że musimy wiatraki zreparować, a przecież nazwa misji mówi, że musimy te turbiny, wietrzne naprawić. Bo tak to się... Czekajcie. Dokładnie, turbiny wietrzne trzeba naprawić. Kurde, dwa razy mi się startarz wcisnął. Więc sorki za małe wprowadzenie w błąd. Mam nadzieję, że nie będziecie mieli mi tego za złe. Człowiek się uczy, że tak powiem, na błędach. A przynajmniej się staram uczyć na błędach. Okej. Chciałbym tutaj doskoczyć, ale nie mam możliwości takiej, kurczę. Dobra, więc lećmy w takim razie w inną stronę. Skoro poszliśmy tamtymi drzwiami, no to trzeba teraz gdzie indziej iść. Co tam, Talwen, u ciebie? Co tak się rozglądasz? Jak coś, to mnie informuj, jeżeli coś zobaczysz. Oczywiście, że mnie nie poinformujesz, no bo po co? Lepiej mnie nie informować o takich rzeczach. Aha, i to takie kółko robimy w sumie tutaj. Bez sensu. Chyba, że... Tu coś będzie otwarte. Ale nie, ta brama się nie otworzy, ponieważ... Żeby ona się otworzyła, to najpierw musimy te turbiny wietrzne... zreperować. Naprawić. Whatever. A jako, że nie mamy innej drogi... To trzeba będzie coś wykombinować.
Nanotech się w sumie przyda, chociaż i tak nie możemy nawet z niego skorzystać. A, i tym czymś możemy niszczyć te bramy. O kurcze, fajna sprawa. To dobrze, że na przyszłość wiem, jak to ogarnąć. I teraz sobie ogarnijmy te platformy, czemu by nie. O, ustaw się tutaj, dokładnie. Dokładnie. I teraz skok i skok. Okej, żeby dostać się tam dalej, musimy z powrotem wziąć te małe, te odłamki wulkanu. To są takie małe meteoryty, coś takiego. Okej. I potem będziemy musieli nimi rzucić w tę bramę. Dokładnie tak. Co prawda nie idziemy w dobrą stronę, bo zrobiliśmy takie kółko trochę, ale przynajmniej kurde wiem, jak ogarnąć tę bramę, żeby otworzyć. Tak więc nie jest wszystko stracone. Czyli wygląda na to, że tam gdzieś obok tej bramy muszą być podobne te takie odłamki. Wiecie czego? No te takie skały, które są w wulkanie. No to coś podobnego musi tutaj gdzieś być, żeby przejść dalej. Nie ma takiej opcji, że nie będzie. Dobra, więc zobaczmy. Trzeba się udać w tamtą stronę. I zobaczmy, czy czasem czegoś podobnego nie ma tutaj. A na bank będzie. Mogę się z wami założyć, że będzie tutaj gdzieś to. No oczywiście, że jest. No, dawaj. Okej, mamy to. Swingshot. Tylko nie wiem, czy jestem w stanie się złapać. Mam tutaj swingshota naszego? Jest swingshot. Czyli mogłem od początku się, kurde, złapać, a ja przez chwilę myślałem, że nie miałem swingshota. Kurcze pieczone. Ale zostałem strollowany. Okej. I lecimy teraz sobie na tym. Standardowy gameplay Ratcheta i Clanka. W sumie coś takiego też się w Crashu 4 pojawiło, nie zapominajmy. I teraz będziemy musieli sobie tak te bramy ogarniać. Okej, kumam, czaję bazę. Czyli robimy sobie teraz kółeczko, zaraz zabieramy naszego meteoryta. I jeb w bramę. Dokładnie tak. Zium. Dokładnie tak, o to chodziło. Dobra. Skok. Uwaga na te rażące prądem. Bo nie chcemy w durny sposób życia stracić. Złapaliśmy się. Okej, następna brama. Więc szukamy teraz. Dopiero się aktywował. Okej. Zium. W ostatniej chwili się złapałem.